No dobra. Pasuje? No dobra, nie? Jak państwo uważają? Może być. Ale porządna. Ale dawniej były zielone. No ale to nie jest bez znaczenia. Jest trąbka, jest. No dobra. No przecież jestem najstarszym listonoszem oświęcimiu żyjących. Nawet nie wiem, czy nie w powiecie całym oświęcimskim. Podczas okupacji niemieckiej pan pomagał więźniom, prawda? Tak. No to będziemy, proszę pana, nagrywać to, pana pomoc więźniom i te wszystkie, co pan widział, co proszę bardzo, siadamy i zaczynamy, proszę pana. Kiedy więźniowie z obozu szli do IG Farb Industrii, tak, do zakładów chemicznych, obecnie, dawniej tak. IG Farb Industrii, tak, to w ten czas mieszkańcy Oświęcimia podrzucali chleb tym więźniom. Tak. Ale to było bardzo niebezpieczne, ponieważ jeżeli SS-man zobaczył, że ktoś podrzucił chleb, to od razu oni zabierali go do kolejki i od razu z więźniami on musiał iść. Z więźniami i już szedł do obozu. Ponieważ w Oświęcimiu nie było polskiej szkoły, nie było, tak. Więc ja dojeżdżałem do Jawiszowic i stamtąd zabierałem chleb i tu później dawałem więźniom. Więźniowie, którzy pracowali, jak oni prosili, płakali czasami, żeby im coś przynieść, bo oni są głodni, że to, że tamto, no to każdy by się zwrócił, wie pan. Do tego, że jednak trzeba im pomóc, wie pan. Tak, tak. Także nie przynosiłem żadnych grypców. Tak, ja tylko dostarczałem żywność, lekarstwa, spirytus, tak. Bo to też było jako lekarstwo. Jak to wyglądało dostarczanie tego chleba? No właśnie. Bo wspomniał pan, że było bardzo ryzykowne, bo tak było faktycznie. Jak jest obecnie stacja benzynowa koło dworca kolejowego, to tam na roli, na polu pracowali więźniowie. Tak. I tam w pierwszej chwili ja im tam zacząłem nosić i podrzucać. Ale zdarzyło mi się tak, że zobaczył to raz SS-man i on mnie wołał. Ja nie poszedłem, tylko zacząłem uciekać i on strzelał do mnie, ale nie trafił mnie na szczęście. Tak. Ale to w ten czas to miałem jeszcze takie nieszczęście właściwie, że jak ja uciekałem, jechał SS-man końmi z taką platformą i on widział, że ja uciekam i w ten czas on zawołał na mnie. I to było pierwsze moje aresztowanie, zawiózł mnie do obozu, do komendantury. Tak, tak to było. I jeszcze po drodze ja szedł pracownik kolei, ja powiedziałem tylko, żeby powiedział mamie, że mnie zabrali. A ten w ten czas mi tylko powiedział, żebym się uciszył i przystawił mi pistolet do skroni. No i ja w ten czas już nic więcej nie powiedziałem. Przywieziono mnie do drugiego bloku w obozie koncentracyjnym. Tam mnie wrzucono do piwnicy, tam siedziałem 3 dni. A Jezus, mam tu ekipy, ja jestem teraz aktorka, ty ze mną nie gadaj, ważna, ekipy różne, to nie masz pojęcia, sądny dzień tu jest w pokoju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 panów, kamery, telewizor. A pyta się, czy przystojni. Czekaj, bo się muszę popatrzeć. A przystojni. Czy żonaci? Ja mówię, to ty nie wiem, czy żonaci, czy nie. Już tak nie śmie się wypytywać, ale wyglądają na żonaty. Dzień dobry, Daczyński.
Pani, a wystroił się dzisiaj też, jak nie wiem. Pani Nasarowa żartuje, tak pół żartem. No, bo żart, ale się wystroił pan bardzo dzisiaj. Elegancko. No, widzi pani, no, przecież... no. Nie wolałby za bardzo, nie? Ja miałam też od lat 17 skończone, no. No tak, naprawdę się pani bała przecież. Nie, bo nie chce pan, Boże, się nie bałam. Jakbym się bała, to bym tego... Dziś bym się pewno bała. Dlatego... Ale jak się ma tyle lat... Przecież... Tak, bo nie zdaję sobie sprawy. To ja mówiłam, to było szarżowanie. Naprawdę. Na pewno, że tak. Tak. W ogóle gdzie mi przyszło na myśl, żebym się bała? Nie bałam się. Właśnie się nie bałam. W czasie okupacji to nie było tak jak teraz. Byli ludzie sobie jacyś bardzo życzliwi. Naprawdę. Tak. Dzisiaj to tak, jak ma ktoś więcej, to by jeden drugiego utopił, jak to się mówi, w łyżce wody, bo ma więcej. Była inna mentalność ludzi. Ludzie sobie spontanicznie pomagali. Naprawdę. Czy znała pani przypadki, którzy przepłacili życiem, czy jakimiś wielkimi konsekwencjami za pomoc więźniom? O, były. Były. No a pani Bolkowa, nie wiem, czy pan... Ona tak. Pamięta pan? No pewno, no, pewno. Ale ona... To jest moja powinowata. Tak, no widzi pan. Z domu Kobylańska. Ona przypłaciła? Życiem. Tak. I to okrutnie. Najgorzej było należeć do organizacji. Możliwe. Jak ja robiłam sama i wiedziałam, że tam... To byłam pewna, że nikt mnie nie sypnie, bo nikt nie wie, tylko ja. No tak. Bo przy torturach niektórzy nie wytrzymały i sypali. No trudno. Takie były okrutne. Ale słowo, ja sobie nigdy nie, ani mi mamy się, że mogę zawpaść. Naprawdę. Na moment. No tak, no właśnie. Był nowy rok, ja szłam, wydawałam benzynę i przed więzień i dał mi grips. Ten zauważył, to był malutki. To sobie połknęłam to po malutku i tłumaczyłam. I obydwoje jednako tłumaczyliśmy się, że u nas jest taki zwyczaj, że jak kogoś się pierwszy raz, to się podaje rękę. I to nas ten więzień tak się tłumaczył. I ja też tak. I to mnie uratowało w ten czas. Tak. A pamięta pan Grale? On był Szóstej policji on był. No, on tak. Nie był gestapo, on był w szóstej. Nie, gestapo, nie, no. Nie. To ja był Ślązak. Tak, ja nie wiedziałam, że on umie po polsku. Usiadł i się tak, żeby on tak się uśmiechiwał, nucił sobie. On tak dobrał. Wanda, powiedzieć ci coś? Nie wiem, niech pan powie. A co byś powiedział, że ja to wszystko wiem? Horrendro. No, w ten czas nie było mi. Troszeczkę ciarki przeszły przez plecy. Rany boskie święte. Ale nie bój się. Nie bój się. Nic się nie dzieje. W każdym razie nie zginę. Na pewno. Nie? No. Czemu chory? Nic, dobrze się czuję. Z panią Nosalową opowiadamy stare historie. No, na razie. No, żona zaniepokoi, bo ona myśli, że mnie nie ma... No co, przecież tu gestapo nie ma, to pani mówię. Co się bała? Dzień dobry, witam pięknie. Pani Wandzia. Nie musimy przedstawiać. Pani Wandzia. Pięknie witam. Cieszę się, że się z panią spotkałem. No, bardzo, też, naprawdę. Nie spodziewałam się, no, że jeszcze zobaczę. Takie mam, proszę pani, taki list tych. Proszę pani, takie... Proszę bardzo, takie dziękuję. No, wie pani, no, że cieszę się, że mogłem doręczyć to, że możemy sobie pomówić.
I ja się cieszę, jak ze mną, żeby przekazywać następnym pokoleniom Polaków, tak czy nie, żeby wiedzieli, jak to wszystko się działo, jakie przerażające nasi bracia Polacy przeżywali. Czy jest Władek w domu? Jest, jest. To proszę, tam siedzi. Można pozwolić? Proszę bardzo, siedzi tam. Dziękuję. Tyś, Władek, pomagał więźniom obozu, no, prawda? Wydostawało się pewne adresy i z pomocą tych adresów kontakty były. Na przykład poznałem jakiegoś więźnia, więźni zaufał mnie, proszę posłać, proszę posłać. I tak. Adres dał i dwa... Jestem zdrowy, proszę, czekam. Tak. I takie były niestety. Trzeba było bardzo ostrożnie być, bo to Niemcy nie żartowali. Ale było... chodziło wszystko o to, żeby dać informację, gdzie ten się znajduje. Tak, tak. Jak to z tym chlebem było, Wandziu? Mama szła z miasta z tym przydziałowym chlebem, dwa bochenki. To sam Niemiec przyszedł, Ślązak. Jakiś musiał mieć coś człowieczeństwa w sobie jeszcze. Mówi: czy możecie dać ten chleb? Mama mówi: komu? No tak pokazał oczami, ale mówi: idźcie dalej, nie oglądajcie się i ten chleb tak spuśćcie na ziemię, żebyście się nie schylali. No i mama tak zrobiła, bała się, no ale wszyscy się bali. I on wziął ten chleb, ale mama jednak się oglądła, co on robi. To krąg po chlebie tak szedł i tym więźniom tak rzucał te krągi. Władek, no, gazowanie Brzezińcze. Z Borowskim Michałem. Przypominasz sobie? Z Michałem Borowskim, on już nie żyje, z Broszkowic pochodzi. A mów to trzeba, nie? No i razem dostaliśmy polecenie, że mamy iść do Brzezinki na krematorium numer 3. Mamy się zgłosić u komendanta tego krematorium. I żeśmy poszli i zgłosiliśmy się, że jesteśmy posłani tutaj na taką robotę. Ale powiedział nam ten kierownik tego krematorium, SS-man, ja nie będę mówił kierownik, tylko SS-man, że na ten dachu potrzeba tak jakąś tam dziurę załatać i tego. I my robimy i nic to nic zowąd jest gwizdek z dołu, że patrzymy na dół, zejść na dół, schodzimy i mówi: odejdź stąd jak najdalej. I poszliśmy w stronę Harmenstam, tam tak. takie dziury. Tak. I tam do takiego rodziu weszli i tylko patrzymy, a tu prawie transport przyjechał i z tego gazu. Transportu i do gazu. Mało tego gazu. Najboleśniejsze było to, jak kobieta prowadzi jednego czy dwoje dzieci i wchodzi do tego. Do komory gazowej. Komory gazowej. Później zamkli te komory. Zaryglowali. Zamknąć drzwi. Ryglowali taki ten. I SS-mani. Ze sufitu. SS-mani patrzą przez oko. Tak. To jest raźliwe oko. Patrzą, no nic. Jakoś nie mogli się zgodzić z tym. No i w końcu na zegarki, ale takie wycie trzykrotne, bo coraz ciszej. No i otwarli drzwi akurat poprzewracane jeden na drugim, żeśmy potrafili widzieć tego. No a tam stale palili, a jak palili w dołach Gienek, jak wiatr był stamtąd zachodni, to był tak nieludzki swąd, tak po prostu na wymioty stale brało, tak. Bo tak śmierdziało te trupy palące. No i tu było słodko, no. Prawda? Od popiołu, bo to osiadę. Strasznie było, tak się niedobrze robiło, ja to nie mogłam tego znieść. Mnie trzeba znagli, trzeba iść dalej do pracy. Bardzo serdecznie żegnam, jak najserdeczniej.
znajomych starych, no, bardzo starych, dobrych, wspaniałych ludzi. Władzu, życzę dalszego zdrowia i trzymajmy się. Stara Gwardia Oświęcimska. To był makabryczny blok, proszę pana. Tak, tak, tak. Później nie wiem, tak, czy pan wie, tak, proszę pana, on się stał, proszę pana, stacją doświadczalną przerażającą doktora, tak, Klauberga, wyjątkowego sadysty, proszę pana. Tak, tak. Tylko był doświadczenia pseudomedyczne. Na żywo. Pseudomedyczne, proszę bez pana. Nieczulenia. Na kobietach sterylizację i na bliźniakach, proszę pana, od, jak się też od doświadczenia. Makabryczny blok. W jednym z tych bloków tu leżałam gdzieś na tym sali. Ta, ta. W tej sali. Tutaj wchodzimy? Ta, tutaj. Nie wiem, tu możemy wejść. Tam wejdzie, wchodź, proszę bardzo. Ja, to, że ja żyję, to niech mi pan wierzy. Pan był człowiekiem, który pomagał ludziom, prawda? Niech mi pan powie, jak tam wtedy było. No wie pan, ja musi pan wiedzieć, że ja nic nie opowiadam, co ja pomagałem. No dlaczego? Od samego początku, proszę pana. No, a dlaczego? Proszę? A dlaczego? No bo wie pan, uważam, to co robiłem jako bieżący człowiek, to co robiłem, proszę pana, no to robiłem dla bliźniego. Nic, nie, no, są tacy, proszę pana. Rozumiem, może się. Są, tak, tak, są tacy, tak, tak, co nie należy do zbowidu ani nic. Bo ja tak uważałem, proszę pana, bo, no takie są rozmaite, proszę pana, natury. Jak już od początku nie mówiłem, no to teraz też już nie będę mówił. Jak stoję nad grobem, proszę pana, to już nie będę mówił. Kiedy to jest ważne, co pan mówi. Proszę? To jest ważne, co pan mówi. No, widzi pan pomagał w okresie, w jakich latach? 40... No, no ja pracowałem 41 do 45. No to widzi pan, no to jak musiał pan. Musiał pan pomagać, bo pana serce dobrego proszę, Polaka i chrześcijanina. No, proszę, no, oczywiście no, bardzo głęboko wierzący był, no, proszę no, pana. No, no, no. Ale wie pan, w Piśmie Świętym napisane, co robi prawica, to niech nie wie, czy lewica, to niech nie wie prawica. Jest tak? No, no, takie, proszę pana, są rozmaite natury. Ja bym nigdy nie przeżył. Pan pomagał z dobroci serca swego jako chrześcijanin. Tylko kierowałem się zawsze tylko innemu Polakowi. Ja nie miałem tej możliwości. No nie, no nie. Ale wie pan co, dlaczego żyję? Dlatego, że też znalazł się w obozie, proszę pana, kolega z mojego gimnazjum w Poznaniu, proszę pana, który okazało się pracował w kuchni obozowej. Aha. I pan mi, proszę pana, raz na tydzień dawał pajtkę chleba. Pan wie, jakie to było szczęście? Obok tych, typa, tych głodowych tak, porcji, tak, 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 dodatkowa do porcja. Panie, to dla mnie był tak, skarb. No tak. Skarb. No skarb był, dosłownie. Proszę pana, pomoc tej ludności, do której i pan się zaliczał w całym tym okręgu oświęcimskim, to była na wagę złota. I wiele ludzi, może już dzisiaj nie żyją, ale przedłużyło sobie życie, proszę pana, i mogli może niektórzy nawet po wyzwoleniu, proszę pana, egzystować dzięki pomocy takim ludziom jak tak, pan. Tak, no tak, no tak, no tak. Tu jest, ja się tak, dlatego kłaniam przed panem, bo... No nie, 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 proszę pana, nie, nie, niech pan tego nie robi, bo ja jestem byłeczek marny, proszę pana. To jest też, proszę pana, nigdy nie liczyłem, że ja należę do ostatnich żyjących więźniów, proszę pana. No tak, no nigdy tak mi się to nie śniło. No ja sobie wyobrażam. Co? Your name? Maja Jesus. Maja? Jesus. Alegro que estén vivo. Gracias. 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 Enhorabuena. Oh. To nie wymyślilibyśmy tego. My, którzy przeżyliśmy, proszę pana. Tak, i widzieliśmy to. Sięgając do pamięci, proszę pana, chodźmy dalej. To, proszę pana,
sięgamy do pamięci i jakieś te obrazy, szczegóły nam się... Tak. Przypominają, prawda? Tak. Ale to wszystko są obrazy z przeszłości. Tak. Dla młodego słuchacza, czy czytelnika, czy proszę pana, widza, to jest jakieś nieludzkie, to jest jakieś nie z tego świata. Trudno mu, niektórym naprawdę trudno uwierzyć. Tak. Ja się nie dziwię. Ja jednemu powiedziałem młodemu, ja ci się nie dziwię. On mi coś, ja ci się w ogóle nie dziwię, że ty tego, bo to jest niewyobrażalne, prawda? To jest niewyobrażalne.